Przed nami już święta, zostały nam dosłownie, można powiedzieć, godziny i niebawem te nasze świąteczne stoły wypełnią się wszelkim dobrodziejstwem, wiktuałami. I dzisiaj przy okazji tego, że na jarmarku bożonarodzeniowym na polskim rynku była okazja przygotować na warsztatach prawdziwą kutię, no to porozmawiajmy z mistrzem kucharskim na temat tego, jak taką potrawę się przygotowuje i czy to rzeczywiście na polskim stole jest element, który się na nim znajduje, czy rzeczywiście, zwłaszcza tutaj na Śląsku, to nie jest przecież taka typowa polska tradycja. Zgodzę się z panem w tej kwestii, że coraz rzadziej pojawia się kutia na polskich stołach, a to jest bardzo miłe i przyjemne danie i tak nieczęsto było robione, więc warto jednak kultywować tę tradycję i kutię na naszym stole gościć. No właśnie, chyba bardziej powinniśmy sięgnąć do historii, do czasów czy XVII, czy XVIII wieku i oczywiście tych rubieży wschodnich głównie Polski, skąd pojawiła się ta kutia. Czy ona rzeczywiście zmieniła się w stosunku do tej współczesnej? W zasadzie nie. Jednak tutaj oparła się wszelkim wpływom zewnętrznym i przemianom kulturowym i kutia w zasadzie pozostała niezmienna. Oczywiście dostępność surowców zmieniła się diametralnie. Mamy to wszystko, co niegdyś było bardzo ekskluzywne, wyjątkowe i przygotowywane tylko na święta Bożego Narodzenia. W tej chwili możemy dostać przez cały rok. Nie jest to tak kosztowny surowiec jak niegdyś, więc to się zmieniło. Natomiast sama forma bez większych zmian pozostała taka sama. No to właśnie, powiedzmy teraz, no bo można powiedzieć, że jest ta taka tak zwana sucha kutia, taka bardziej mokra, ta bardziej taka właśnie obfita w różne elementy, a te podstawowe, gdybyśmy zaczęli od tej takiej, no pierwotnej tej kutii, składającej się tylko z kilku tak naprawdę elementów. No to przede wszystkim mak, nasz polski mak, najlepszy. Mleko. Pojawiała się śmietanka, ale śmietanka to już był... Luksus. Luksus. I orzechy. Orzechy, korzenie. Niegdyś jeszcze dawano do kutii korzenie. W tej chwili ich się nie stosuje. Korzeni też mamy pod dostatkiem na co dzień. Pszenica, mak, mleko i orzech. Miód. No i teraz przejdźmy do właśnie samego przygotowania, bo podczas warsztatów możemy to zrobić bardzo szybko, ale tak naprawdę kutia to jest coś, co przygotowuje się na ten wigilijny i później świąteczny stół dużo wcześniej. No czy dużo, no może troszkę wcześniej. Troszkę wcześniej, żeby wszystkie składniki ze sobą, żeby przenikły się smaki wszystkich składników, w zasadzie tak to można określić. Natomiast tu już mamy przygotowane półprodukty, które pieczołowicie przygotowywałem w dniu wczorajszym, czyli jest zmielony mak, jest ugotowany w takim nie do końca wrzącym mleku, spęczniały, do tego są posiekane orzechy, do tego jest wyporcjowany miód, mamy przygotowane już sparzone rodzynki, mamy wyporcjowaną śmietankę, czyli tutaj jest wersja bogata, żeby dzieci miały frajdę, żeby się nie musiały napracować, a żeby poznały faktycznie te wszystkie składniki, które w takiej, nazwijmy to, tradycyjnej naszej kutii się znajdują. No i teraz już powiedzmy właśnie o tym, jak za chwilę to będzie powstawało. Niech nam pan powie, czy ważne jest to, w jaki sposób i po kolei, jak mieszamy te elementy, czy też tak naprawdę później już robimy to bardzo szybko. A to samo przygotowanie, tak jak pan mówił, maku i tych wcześniejszych elementów zajmuje nam więcej czasu. Jeżeli mamy przygotowane ingrediencje, to w zasadzie kolejność łączenia elementów nie ma większego znaczenia. Wiadomo, że bazą, podstawą jest mak, więc jeżeli już mamy wychłodzony, zmielony i ugotowany, spęczniały mak, możemy dodać do niego ugotowaną pszenicę. Ja tutaj jest taka uwaga, bardzo często widzę w przepisach w internecie strasznie długi czas gotowania pszenicy. Jej nie trzeba tyle gotować, trzeba ją długo moczyć. Faktycznie 6 godzin to jest takie minimum, natomiast potem gotujemy ją około 1,5 godziny, wychładzamy najlepiej troszeczkę metodą przypominającą wychładzanie ryż do sushi, czyli mieszając ją, żeby się nie skleiła, nie zbryliła. Wtedy już dodajemy ją do maku i poszczególne składniki, najpierw płynne, żeby to
wszystko lekko rozrzedzić, a później dodajemy orzechy i mamy znacznie uproszczoną pracę wtedy. To gdybyśmy mieli przygotować teraz na taki wigilijny stół 8-osobowej rodziny taką kutię, jak byśmy te proporcje dobierali, tak na koniec zapytam. Dla 8-osobowej rodziny, zakładając, że mamy zjeść po 100 gramów, kutii, bo przecież... Dużo się jej nie da zjeść. Dużo się jej nie da zjeść, a oprócz tego będziemy mieli jeszcze inne przysmaki na wigilijnym stole. No ja Państwu mogę powiedzieć, jak to wygląda na 5 kg powiedzmy kutii. Na 5 kg kutii potrzebuję kilogram maku zmielonego, potrzebuję 2 litry mleka, potrzebuję dużą garść orzechów, dużą garść migdałów, dobrą szklankę miodu. Miód jest ważny, jaki to jest rodzaj miodu? To musi być polski miód, nasz najlepszy. No tak, ale tych rodzajów mamy sporo, czy bardziej wielokwiatowy, akacjowy, czy też spadziowy. O tej porze roku tak naprawdę naturalną patokę tworzy już tylko miód akacjowy, chociaż wielokwiatowe przetrzymywane w temperaturze pokojowej jeszcze o tej porze roku powinny być płynne. Ja lubię wyraźne w smaku miody, więc akacjowy jest bardzo dobry. Taki charakterystyczny jest miód gryczany, ale on niestety szybko krystalizuje, więc możemy się wspomóc nieco podwyższając jego temperaturę i spróbować go upłynnić, ale wtedy tracimy troszeczkę wartości odżywczych, gdyż te wszystkie substancje, które się znajdują w miodzie, dezaktywują się. Generalnie jest to pewna baza enzymów, które pomagają nam przy pracy układu trawiennego i one się niestety dezaktywują. No i dalej, bo na miodzie skończyliśmy. No i mamy rodzynki, warto rodzynki sparzyć, warto rodzynki również skropić odrobiną rumu, ale naprawdę skropić jedynie posiekane orzechy, część połamanych, żeby były większe elementy. I to wszystko ze sobą łączymy. Jak mówiłem o garści orzechów, miałem na myśli orzechy laskowe, miałem na myśli orzechy włoskie oraz migdały. No i co dajemy do odczekania jednak, żeby się, jak to się mówi, przeżarło troszeczkę? No tak, zdecydowanie te smaki powinny się ze sobą wymieszać. Orzechy wtedy napęcznieją, nieco wchłoną nam mleka z tego maku, więc będą miały zupełnie odmienną konsystencję niż takie zupełnie suche, wyciągnięte z opakowania. No to jedynie możemy Państwu powiedzieć smacznego i spróbujmy, żeby na tym naszym świątecznym stole wszystkie te elementy znalazły się i stworzyły jedną smakowitą kutię.